Zobaczymy, jak to będzie. Gregor Schlierenzauer trochę zawiódł, Thomas Morgenstern. Popatrzmy, jak spisze się obrońca Pucharu Świata. Piękny, bardzo piękny i bardzo daleki lot Gregora Schlierenzauera. Ależ wytrzymał te warunki dziwne, w których skakał. Trudno jednoznacznie to ocenić, no ale będzie właściwie niezauważalny wiatr na tych odczytach elektronicznych. A odległość świetna, 105,5 metra. Tyle uzyskuje Gregor Schlierenzauer. Nawet noty po 19,5 punktu. No i Alexander Pointner triumfujący. Oczywiście Austriak będzie liderem. No i ze sporą przewagą, 8,3 punktu na Taku Takeuchim, ależ wyprowadził nokautujący cios Gregor Schlierenzauer. O 4 metry wyprzedził Taku Takeuchiego, jeszcze tylko dwóch skoczków pozostało. Marinus Kraus, no i oczywiście Krzysztof Biegun, lider Pucharu Świata. Marinus Kraus, 22 lata, w ubiegłym sezonie próbował, w tym sezonie stał już na podium w Kusamo. Był drugi, nierówny, niespokojny lot. No, odległość w miarę potrzebował 105,5 metra Marinus Kraus, by zepchnąć z pierwszego miejsca Gregora Schlierenzauera. Tak, tylko 96,5. No, wydaje mi się, że Gregor Schlierenzauer tym skokiem załatwił sobie kolejne 52. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. A zobaczymy, druga seria przed nami, różnie to może być, ale rzeczywiście, no, ale przewaga ogromna, na to, że ma dużą przewagę i że jest w świetnej dyspozycji. No i za chwilę, proszę Państwa, ostatni zawodnik pierwszej rundy. Oznacza, że na pewno świata. Będziemy mieli trzeci Polak. Tak jest, będziemy mieli trzech Polaków w rundzie finałowej. Albo to będzie Piotrek Żyła, który jest pierwszy na liście oczekujących, albo lider Pucharu Świata, 19-letni Krzysztof Biegun. Zwycięstwo w Klingenthal, 18 miejsce w Kusamo. Wiemy, że Poli Lehammer kończy z Pucharem Świata, jedzie na Uniwersjadę. Potem będzie także w Predaco startował na Mistrzostwach Świata Juniorów. Dobra prędkość na progu. No, nieco powyżej 90 metrów zaledwie. Potrzebował 103, żeby być liderem. Ale czy to wystarczy do awansu do drugiej rundy? Za chwilę się przekonamy. 90 metrów. No i które będzie miał... 9,1 punktu dodane za wiatr. Noty sędziowskie przyzwoite, 4,18. A miejsce? No, 32. 32. A więc... Niestety Krzysztof Biegun, lider Pucharu Świata, kończy tym samym swój występ podczas rywalizacji w Lillehammer. Pokazał rzeczywiście, Krzysztof, niewiele.